Niestety bardzo poważny uraz skrętny kolana w mechanizmie przeprostnym Zlatana Ibrahimowicza. Przy urazie skrętnym zawsze dochodzi do urazu więzadeł. Mogło dojść do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, równie dobrze do uszkodzenia więzadła krzyżowego tylnego, jak i do zmiażdżenia rogów tylnych obu łąkotek, łąkotki bocznej i łąkotki przyśrodkowej. Czy Zlatan wróci do piłki? To zależy od rozległości urazu, a przede wszystkim od jego motywacji i chęci powrotu do piłki, ponieważ w obecnym stanie jesteśmy w stanie zrekonstruować, wyleczyć więzadła i łąkotki. Z reguły powrót do pełnego profesjonalnego poziomu zajmuje około 6 do 9 miesięcy. Więc tu pozostaje pytanie, czy Zlatan w wieku 35 lat będzie chciał jeszcze wrócić od połowy przyszłego sezonu, najwcześniej od połowy przyszłego sezonu, czy wybierze sportową emeryturę. Realny powrót Zlatana do piłki to jest od około 6 do 9 miesięcy. Arek Milik wrócił po około 4 miesiącach, lecz jest to zdecydowanie za wcześnie. Piłkarz nie jest przygotowany mięśniowo, stabilizacja kolana nie jest przygotowana do gry na tak wysokim poziomie. Kuba Błaszczykowski, który wracał po takim samym urazie jak Arkadiusz Milik, wracając po 6 miesiącach, nieprzygotowany, jeszcze kilkukrotnie urywał sobie głowę mięśnia dwugłowego uda, ponieważ zastępuje ona jako stabilizator więzadło krzyżowe przednie, dopóki nie jest pacjent w pełni wyrehabilitowany. Dlatego zbyt szybki powrót do piłki grozi urazami mięśniowymi, jak i ponownymi urazami przeszczepionego więzadła. Czy Zlatan zagra w obecnym sezonie? O tym już możesz zapomnieć. Bez względu na to, jaka to będzie diagnoza, nie ma możliwości, żeby zawodnika po takim urazie przygotować, choćby kosztem jego zdrowia, na powrót do piłki na przestrzeni kilku tygodni. Czy wiek Zlatana ma znaczenie dotyczące regeneracji po operacji? Niekoniecznie. Piłkarze na tak wysokim poziomie sportowym mają organizmy przygotowane do bardzo dużego wysiłku. Tempo przemian metabolicznych jest bardzo szybkie, dlatego pozwala to na bardzo dobre wgajanie przeszczepu i leczenie tkanek w wyniku wykonanej operacji. Dlatego myślę, że wszystko rozegra się w sferze mentalnej Zlatana, jak i zależy od tego, czy klub Manchester United, czy może inne kluby będą zainteresowane, żeby Zlatan nadal grał w piłkę na tak wysokim poziomie.